Witam Państwa, Paweł Guszała. Podatek taki sam, a większy. Od tego roku do podatku od nieruchomości wliczane będą tak zwane części wspólne w budynkach wielorodzinnych. Czyli choć stawki się nie zmieniły, to mieszkańcy zapłacą więcej. Co o tym sądzą jeleniogórzanie? To sprawdzimy w kolejnym programie Maraton Subiektywności. Gorąco zapraszam Państwa do oglądania. Mamy mieszkanie własnościowe czy nie? Tak. No właśnie. Tak więc co Pani myśli na ten temat, że radni podjęli decyzję, że od części wspólnych Pani będzie musiała w tym roku zapłacić podatek od nieruchomości? Tak, pierwszy raz słyszę od Pana o tym, tak? Co Pani myśli na ten temat? Czy to powinno być wliczane w podatek od nieruchomości czy nie? Myślę, że nie, że części wspólne płacimy po fundusz remontowy i wszystko, co w częściach wspólnych powinno iść z tego. Jak najbardziej. Tak. A myśli Pani, że po co tak naprawdę taka decyzja została podjęta przez radnych? Pewnie szukają kasy, jak zawsze. Dla siebie. Tak. Dla siebie, no bo to jest nienormalne. Tak myślę. Czyli Pani też uważa, że takie wprowadzenie tego podatku od części wspólnej, bo tak to trzeba nazwać, tak, jest złe. Oczywiście, jak najbardziej. Nie ma żadnych powodów, żeby nie musieli płacić. To znaczy? Czyli... No dlaczego nie mieliby płacić? No generalnie jest to nieruchomość, która podlega opodatkowaniu. Jest ona ich własnością, wspólną, bo wspólną, ale własnością. Więc no nie ma chyba przyczyn żadnych, które by tutaj skłaniały ku temu, żeby tego opodatkowania nie było. Odmawiać. Tak, żeby ich nie było. Czy uważa Pani, że mieszkańcy powinni, własnościowi, powinni w budynkach wielorodzinnych płacić tak naprawdę za części wspólne, takie jak ogródka, czy chociażby korytarz? Płacić za to podatek. Nie wiem, raczej chyba nie. Nie powinno czegoś takiego być. Tak. Radni w ostatnim czasie podjęli decyzję, że do podatku od nieruchomości będzie się wliczać również część wspólna budynków w budynkach wielorodzinnych. Czy uważa Pani, że to jest dobra decyzja, czy nie? Wspólna w jednorodzinnych, część wspólna? W budynkach wielorodzinnych części wspólne będą wliczane do podatku od nieruchomości. I mój głos ma być decydujący? Nie, ma być opinią w tym temacie. Wie Pan co, jeżeli jest budynek i są części wspólne, no to również to powinno być opodatkowane. Tak uważam. Niezależnie od tego, że płacimy za swój grunt czy za swoje mieszkanie i dodatkowo za część wspólną. Jeżeli Pan ma wspólnotę i cały budynek należy do wspólnoty, tak? Wszyscy mamy wspólne mieszkania, to klatka schodowa też jest częścią wspólną, no więc w tym układzie też chyba trzeba zapłacić podatek. Nic nie myślę, ja w ogóle nie chcę myśleć o tym, nic. Kolejne podatki, tak? Tak. Z reguły podatki kojarzą się nam źle. Mimo wszystko mieszkańcy w tych zmianach dostrzegają pewną logikę.